Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego customu Dracula's Return. Jest ze mną Ania. Hej, witam wszystkich. I znajdujemy się w nowym levelu, Dr. Seward's Sanatorium. Sanatorium. Tak. I to będzie, słuchajcie, najdłuższy level w całym customie. Jaka muza Jezu. Się włączyła. Boże, Spoko. Zrobiła go Masza. Ej, słuchaj, jest od razu na lewo, widzę za kratką sekret. A propos sekretów, jest 6 sekretów w tym levelu. Aha. Ale nie da się go zdobyć, jakby ten... Już wiem, o co chodzi, tam będzie ten labirynt chyba. A, no prowadził tak. Do tego sekretu. Dobra, jest fontanna. Co, no w tej fontannie coś jest, w sensie jakieś przejście, jakaś kratka, ale też zamknięta. Okej. Okay. Chyba. No zamknięta. Jest jakieś poniżej nie, przejścia, ale też jest zamknięta do środka kratka. Pewnie się nie będzie dało tam dostać tak łatwo, nie? O, tak przypuszczam, tu widzę jakiś blusz, może trzeba po nim się wspinać, czy coś. A widzę też taki blusz. Chociaż te drzwi... Nie, on otwiera te drzwi. Tak? Główne, no tam jeszcze szklane. Były takie, kurde, schodki na prawo. W ogóle tam Dziunia stoi! To wchodzimy już tam, tak? No właśnie, nie wiem, nie, znaczy otworzyłam tylko drzwi. No i się rozglądam. No dobra, możemy wejść w sumie. Dobra. Najwyżej wrócimy się tutaj na zewnątrz jeszcze. A jest Dziunia, widzę, jaka pielęgniareczka. No. Tonight there's our weekly lottery for the crown fool of the week. Oh, really? Ej, ona ma tam celownik chyba. Właśnie widzę. No. No, ale... Nie wiem, co ona powiedziała. Ale... Też nie wiem, o co chodzi. Coś tam, że przez tydzień, tylko tyle zrozumiałem. No. Da się to dalej żeby... otworzyć? A, to jest jakiś przycisk? Przycisk, tak. Kominek. A to w tym pomieszczeniu z kominkiem? Nie, za nim jeszcze, w tym korytarzu. Tam no był widzę. Jakiś taki pseudo przycisk, ale to chyba nie jest przycisk. Nie, tu trzeba sobie przycisk. Ale to są jeszcze jakieś drzwi, które można otworzyć. To czekaj, to idę tam dalej, tak? Po tych schodach? Nie. Nie, za nim. A przed w ogóle, schodami? Przed wejściem, no tam na prawo jakby od wejścia. Jezus nie? Maria, tu jest jakiś pacjent. No. On coś gada. Ej, aha, tu do naszego tego się dorzuca coś. Ej, tu jest widelec. Książki. Widelec podniosłem, czaisz to? Okej. Okay. Z podłogi. Mammalman is a vampire. Sigmund Freud. Gdzie ty to masz? To jest takie biureczko przy tym, przy oknie, z tym pacjentem. A nie, to ja mam dwóch pacjentów. O Boże, co to masz innego? No, ja mam jakiegoś widelca. Czekaj, to może ty w drugą Mańkę poszłaś. No bo... Dobra, wiem, jest. Tu nie spodziewałam. Tak, to są drugie. Przy schodach jest takie odbicie w lewo. Ale przy schodach do góry, nie te takie schody tak, w dół. Tak, wiem. Mhm. Dobra, rozumiem. No faktycznie. I gdzie ci się coś pojawiło przy tym pacjencie? Przy tym biureczku. A przy biureczku, a ja przy umywalce staję. No faktycznie jest widać. A faktycznie, bo się książka w ogóle otworzyła sama. No. Ale czytałaś coś? Aha. No, że coś tam jest wampirem, nie? No, ale widziałem. No jakby nic to nie wnosi. Dobra, to idziemy po tych schodach do góry czy tam na dół? O Boże, nie wiem, może czekaj. Jakoś po kolei, Jezus, nie wiem. Dobra, do góry chodź. Do góry, dobra. Ale mamy miejsce wszystko na razie to samo, czyli widelec i tą notatkę. Tak. Dobra. To idę do góry. Jezu, jaka muzyka. No, jak to jest creepy w ogóle. Ja pierdziele. No jak nic, Outlast mi się przypomina. No. Od razu w lewo jakaś kotara taka. O! Co? Aha, musimy mieć music sheet. Okej. Okay. Ja w ogóle tutaj jest jakaś klawiatura do tego. Widzę, do kominka. Kot. No, ale on się pali, więc dupa. No. Jakie pierdziele, jakie tu są akcje. To będzie ciężki level. No, też coś czuję. Czekaj, przez tą kotarę można przejść. Właśnie widzę. Ale... Tylko to nic nie daje chyba. Nic nie dało, no. Nie ma tu ale żadnej dźwigni. Trzeba o tym pamiętać, bo może te drzwi się otworzą później. No. Ale Jezu. Czekaj, bo jeszcze może coś widać w tym lustrze. No, może. Ale chyba nie bardzo. Kurde, nie widzę nic. No, też nie. Jakaś podpowiedź do tego kodu może, ale nie. Dobra. Wydaje mi się, że z tej muzyki będzie. Albo z tej wiesz? Muzyki, może być. No, czekaj, z której Mańki przyszliśmy? Z tej. No,
Aha, bo tutaj skręciłam na prawo, jest znowu jakieś biureczko i to jest jakiś przycisk? Nie, nie, to jest klucz. Przycisk. Przycisk? Mhm. Wow, i drzwi ja się myślę, otwierają. Że to jest na klucz. Jezus, jak tu niebiesko. Ja pierdolę. Jak tu dziś. Masakra. Co to ale za czego jest? Te promienie pokazują, jakby te komody? Nie, dobra. Nie, to chyba tak wiesz. Ale o, leży tu rewolwer. Jest, rewolwer. Mamy broń. To zaraz dobrze. Będzie walka pewnie, jak nic. Czy to też będzie rewolwer z jednym pociskiem? Nie. Nie, no miejmy nadzieję, że nie. Nie, no mamy tylko 6 naboi, więc uważaj. O, są chusteczki, można je zabrać? Nie, szkoda. Co to jest? A, no faktycznie są chusteczki. No przydałyby się, no. O matko. Ej, ale ładne wnętrza. Ładne, tylko za dużo tego światła niebieskiego trochę. Tu jest ksiąg. Też przycisk. I też ale pali przy się tym... kominek. Mhm. Ogniu. Idę dalej. Coś tu jeszcze jest, Boziu. Jezu, tam jeszcze się dalej idzie, już mam dość. Dobrze, jest jakiś koter, ale tu... Patrzę, czy nie ma naściennej jakiejś. No właśnie, też patrzę. Mhm. Dobra, zapalę tą flarę. Ja cały czas tu palę flarę, nic nie widzę. O, to jakaś książka. O, znowu się przy biureczku książka odpala. Automatycznie otwiera przy stole. Tam, no, nie? Widzę. Mhm. Co tu jest? The Ashes of a Religious Man. O Jezus Maria. Czyli jakieś prochy jakiegoś bardzo, nie wiem, religijnego, tak? Mm-hmm. Człowieka. No. Dissolved. To już było to. Że rozwiązują? Czy tam, tak jak z tą barierą? O Jezus. Mam no bo soft to jest rozwiązywać. No, no dobra, to nieważne. Coś tam, holy water can cure a bee. Aha, czyli święcona woda może uleczyć jakby ugryzionego przez wampira, tak? Aha. But not completely... Aha, ale nie kompletnie jakby, nie wiem, przemienioną osobę. To jakby zupełnie bez krwi chyba. Aha, bez bloodless. Krwi. Tak okay. Mi się wydaje, że to chodzi o to, że jak już wyssie wszystko, wiem, to już się nie da. Wiem, okej. Okay. I że po prostu ten proch jest, znaczy prochy ogólnie są ciężkie do zdobycia, do znalezienia. Mhm. Dobra. Tu jest jakiś, o przycisk jest, jest taki kufer. No jest, faktycznie. I... Ale nie da się tego... Może trzeba rozstrzelać to? No, bo nie da się kliknąć tego przycisku. Tylko mamy 6 pocisków, pamiętaj. No wiem, właśnie mówiłam o tym, że może być z amunicją problem. Masakra. Dlatego musimy oszczędzać i patrzeć na to. Obniżyło się coś gdzieś. To chyba w jednym z tych pomieszczeń, które mijaliśmy. Okej. Okay. Jaka musa teraz. No. Ja pierniczę. Przy jakiejś biblioteczce to było. Tak, tutaj chyba. A o, jest. Tu, no nazwam. Mam. A jest kolejny przycisk. Aha, bo to jest kolejny przycisk. Jezu, zaś znów. Teraz będziemy się wracać pewnie. Okej. Okay. To też nie gdzieś kojarzę, przy jakimś to... oknie coś, ale to szukajmy okna jakiegoś. Uh-huh. Tylko to okno było na takim podwyższeniu. Tutaj chyba nie. Kurde, a może powinniśmy się znowu tam wrócić do tej jadalni jakby. No ale tam nie było takiego okna chyba. Tak mi się wydaje. Ja już stąd wyszedłem całkowicie znowu na korytarz. Nie no wiem. Ja też. No to może gdzieś wrócę indziej. Wrócę się, albo wrócę się jeszcze tam do no, tego zobacz początku. Jeszcze, ja no zobacz jeszcze, jak o dalej. Jest, mam. Tak? Tak. Dobra, nie jak będziesz, biegła, to będzie jakby po prawej, o jak po schodach wbiegniesz do góry. To od razu po prawej. Znaczy od razu, a, kawałek tu. Do... No właśnie. Ale to jest jakaś klatka zamknięta. My możemy tu wejść? No wejdziesz, ale tam jest do zestrzelenia, wiesz, taki... Jak to się nazywa? Bezpiecznikowa ta skrzynka, o. I dźwignia jest. O, i przestał się palić ten ogień w kominku. A, okej, okay. I się klapa otworzyła. No, więc wszystko się ładnie łączy. Bo to jakaś czasówka nie była. Ale tu jest jeszcze przycisk przy tym kominku, znaczy przy tym ogniu. O Jezu, znowu trzeba rozwalić ten? Nie mogę kliknąć tego przycisku. No, te ja deski. Też nie. Kurde. Przecież mi zaraz, ja już nie będę mieć w ogóle amunicji. No. Tylko żeby to strzelić za pierwszym razem najlepiej. No dlatego ja strzelam dobra. I zapisuję sobie. Ja też, dobra. Dobra, coś tu jest, jakiś klucz. A kliknąłeś ten przycisk? Tak, tak. Aha, a tam no do góry się da? Boże, znowu jakieś zombie. Nie.
Jakiś lunatykują... A, to jest babeczka w ogóle. No, jakaś dziunia. Ale taka chyba bez krwi, bo taka... No powiedziałbym, właśnie, nie wiem. A tam blada. Jeszcze do góry można było, czy nie można było? Właśnie chyba się nie da. Po co ta klapa jest? No właśnie, nie rozumiem. O co chodzi? Nieważne. Nie mamy żadnego sekretu na razie, więc wiesz. Tak. Dobra, idzie do mnie ten zombiaczek cały. A są te specjalne sekrety, bo tutaj był ten jeszcze krzyż do znalezienia był, w którymś levelu. No, ale nie zapisałem sobie, w których są te specjalne. W ogóle to jest do recepcji klucz, czyli tam, gdzie chyba widziałam dziurkę, tak mi się A, gdzie ta dziunia była. No. Ale wiesz co, niego nie mietło nikt, więc to chyba była tylko taka cutscenka. Dobra, idę jeszcze tym korytarzem tam no, dalej. No, ja bym to poszła na prawo tam. Kolejne drzwi zobaczyć. Tu stoi jakiś typ. Okay. I on coś trzyma w ręce. My hero. On we mnie zaczął strzelać. No właśnie strzela. Ale przestał. Ona podeszła do niego i powiedziała my hero? Ale widzisz, że tak, on jest cały goły i ma klatę i w samych bokserkach stoi? No bo weszliśmy do jego pokoju, pewnie se spał. W ogóle jakaś ciasna klitka. I on ma warkoczy w ogóle. O, urocze. A coś tu jest w ogóle? Czy tylko ten koleś? Chyba tylko ten koleś. Ja się tu fajnie zabawiam. O, co to było? Patrzcie, patrzcie, co ona tu wyprawia z tym kolesiem. O Boże. O, tych drzwi się Boże, nie da otworzyć. Strzelał. Tych następnych. O Jezus, to jest kolejna książka. Się wstrzyłam. Tak, czytamy. Aha, wampiry nie mają odbicia, no ale to wiedzieliśmy o tym na pewno. Dobra. No dobra, to co, do tej recepcji? Czy to było coś jeszcze? Nie, to dobra, wydaje mi się, to wszystko. Że musimy pamiętać, że tam było gdzieś to przejście takie... Jezu, co za obraz jakąś taką babcią siwą. No, było tam coś. Musimy pamiętać o tym za kotarą przejściu. No dobra, tak, jeszcze tam w dół potem jest przejście, ale dobra, najpierw do recepcji. No, użyłem tego. Ta dziunia zniknęła. Okej, okay. Mamy trzy pociski, nie chcę nic mówić, i celownik teraz dostaliśmy. No. Oh my god. Dobra, to chodźmy może na dół teraz. Dobrze. Do piwnicy. Okej. Okay. Gdzieś tam. Ja nie wiem, że ty chcesz iść do piwnicy. A, nie. No, nie. Trochę nie chcę, ale chyba musimy. O, tu są jakieś te kable. I klucz potrzebny. Do drzwi. Jakby cela tu jest. O ja pierdolę. No to chyba, nie wiem, czy coś... Aha, nie, no tu jeszcze tu na lewo. Lewo. No jest na lewo coś. Aha, tu jakąś rączkę trzeba by było chyba, wiesz. Tak, jest taki drewniany dzióbek. No to chyba, no to chyba nic nie zrobimy. Nie zrobimy. Na razie. Tych drzwi też się nie da, nie da się. No dobra, to co? Idziemy teraz do tego głównego takiego pomieszczenia. Tak, głównego holu, tam przez drzwi szklane. Tam kominek taki był, widziałem. No i co teraz? Tu jest... W ogóle po co nam rączka do szpadla, jak tu jest cały szpadel postawiony obok tego? No właśnie, nie? Ona by sobie mogła to wziąć w ogóle. Ej, to jest w ogóle jakby do... Taka korbka do krę... Co to jest? Przed tym kominkiem. Takie no, coś. To wygląda jak dla chomika. Czy ktoś tu rzygał? Nie, nic słyszałem nie takie... Słyszałem takie... O, tu jakiś różowy klucz trzeba mieć. A po drugiej stronie drzwi się otwierają po drugiej stronie. Kibel. O Jezu, ja nie chcę być sprzątaczką do kibla. Ej, ale jaki duży ten kibel! Czy ty czaisz, że się przesuwa papier toaletowy? No właśnie kliknęłam kontrol. Pytanie, gdzie? Ej, to wygląda bardzo dziwnie. Na kratkę? Ej, zobacz, jest przy umywalce takie jedno, nie wiem co to jest, tak to się rozwala, ale po co to się rozwala? Aha, ona ręce umyła. Ha? Ej, ona zrobiła to powódź. Było potrzebne. Aha, to właśnie musisz zatkać tym papierem kratkę i teraz dopiero zrobić powódź. A jak zrobiłem w odwrotnej kolejności, to dupa? Nie zadziała? Chyba nie, no bo nie zatkałeś kratki. Aha, ale... Bo u mnie się już woda leje, jakby nie mogę tego cofnąć. No to nie wiem. Poczekaj, stawiam na tej kratce. Działa, dobra. A jak to rozwalić? No pistoletem. No właśnie... Znaczy rewolwerem. No właśnie nie mogę. No mi się udało, za pierwszym razem. Ona nie chce, stoję tuż przed tym dosłownie. No dobra, ale po co my to zrobiliśmy, bo ja nie rozumiem. Też nie wiem, woda ale... się tu pojawiła i co mi z tego? A ja nie mogę tego... Nie.
Ale to wyście może cofnie, bo ja z daleka do tego strzelałem. Aha, może nie, okay. Nie tak z bliska, nie? Ty, może połączę to z celownikiem. Aha, przy drugiej umywalce, skoro jak wciskam kontrol, to ona normalnie myje ręce, nic się nie dzieje. Dobra, nie wiem. Może po coś tam... Ej, może tu będzie trzeba napełnić czymś, wiesz, wodę. Znaczy w sensie... O, ja pierdzielę. No. Wiesz, jakiś bukłak, nie? Mm-hmm, i potem tak. Na przykład to ten kominek ugasić. Nie wiem. Tak, możliwe. Wychodzimy stąd w takim razie, tak? Mhm. To musimy na zewnątrz się wrócić. No, bo tutaj to już chyba nic nie zostało na razie. No dobra, to słuchaj, na zewnątrz, tam ja już widziałem jedno takie przejście. To idź na lewo. Dobra. Schodami w dół. I jak są takie ławki, nie? Jak idziesz prosto, to zaraz na lewo znowu. Okay. I są takie schodki do góry. Dobra. Taka balustrada. No, no. W ogóle co tam się dzieje? Ojej, jakaś głucha. Altanka. No. Jakaś skrzyneczka. Tu jest taki blusz na tych ścianach. Mamy w ogóle jakiś sekret? Na razie nie. Masakra. A 6 miało być. Słuchaj, po bluszy się wspinasz do góry. No. Przy tej altance, nie idź dalej, tylko przy tej altance wskoczy jakby na taki... O Jezu, parapet, powiedzmy. I tam do góry idziesz, tylko taki bluszcz... jakby to powiedzieć, taki tekstura bluszczu, a nie... A, dobra, widzę. No, a nie taki zielony, tak, wiesz, no. No, roślinki. Okej, i tu się gdzieś na rączkach można przesunąć. Aha. Może to sekret? Może. Nie, łom. Uuu. A może te drzwi takie tam na dole w piwnicy nie były na klucz, tylko na łom na przykład? No nie, może. No. Chociaż ona nie mówiła no przy No tym. W sumie nie mówiła. No dobra, ale mamy łom, już się przyda na pewno to do czegoś. Tak, to stuwa. No to teraz już zeskoczyłem na dół. Mhm. I idę dalej, tam za tą altanę dalej jakby. O kurde. O, czekaj, tu jest jakieś przejście na dół przed schodami. Widzę, takie za krzakiem jakby, no. Po lewej, no. No, możesz tam zejść. No właśnie, też mam zejść. Problem. Dobra, zeszła mi w końcu. No ale zbagowała się, nagle się pojawiła na górze. O, też mam to. Boże, jakie gówno. Nie, no ona mi się wtapia tu, nie wiem o co chodzi. A da się przodem tu zeskoczyć? Da się. Tak, przodem zeskocz, bo inaczej to jest masakra. I tu jest skrzat taki do podniesienia. Sekret. Okej, czyli te skrzaty to są sekrety. Dobrze wiedzieć. No teraz tylko czy ona mi się nie zbaguje wychodząc. O dziwo nie. No, minusik za tego baga. Nie będzie dziesiątki. Ale znalazłam kolejną dziurkę. No, to prawda. I kolejny sekret też w sumie, bo ostatni sekret też ty znalazłaś. Tak. Dobra, jest teraz tak, na wprost i na lewo. Idziemy na lewo najpierw? No, na lewo, chodźmy. Jakieś piramidki. O, ogóle... to było to okno, które... Tak. A nie, czekaj, to jest inne. To jest ten sekret. Znaczy, nie wiem, czy to sekret, bo teraz... No tam już... jest taka... No, taki woreczek. Sekret. No, woreczek chyba, no. Ale a tam to nie wiem, jak się tam dostać. No to się świeci, te groby się świecą w ogóle. A to jest wszystko pozamykane. W ogóle, no, o, czekaj, tak. Za tą roślinką coś może być, tak, ale nie da się tam wskoczyć. Taka trójkątna, dziwna roślinka. Piramidki. Piramidki, no. Ostrosłupy. Bluszcz. No. Czekaj, coś chciałem powiedzieć. Czekaj, bo tam widzę kolejnego skrzata. Widzę, na ale to na pewno, ale to jest na prawo jeszcze takie. Ale to jest jakiś inny skrzat chyba. Jego się przesuwa w ogóle. Oh my god. Super, świetnie. Nie mam tu pojęcia, jest dziurka na klucz. Okej. Okay. Przy tym skrzacie zaraz niedaleko. Dobrze. A tu w ogóle obok skrzata też brakuje jednego tego, fuse'a. Do fuse'a, no. Ja tego nie przesuwam na razie, bo ja nie wiem gdzie. No ja tylko trochę odsunęłam. No ja przesunąłem raz, żeby go widzieć. Wow. Tam w taki ogóle... tu ogród jeszcze jest. No przy altance tam, znaczy na ławce chyba, tak? Siedzi no, jakiś pacjent. No jakiś koleś. Układa se karty chyba.
A nie widelce! Ej, to może mu trzeba dołożyć. O, a faktycznie ale... widelce. Ale nie mogę. Nie wiem, czy to się ja wiem, zobacz, bo zamiast jednego widelca on ma klucz. Aha. I trzeba mu, nie wiem, rozpieprzyć to? Nie wiem. Albo zamiast, albo jakby wymienić widelę. No właśnie, ale, no, ale ona tylko, nie chciała mi tam nic zrobić. Klikam Ctrl i nic się nie dzieje, więc... No, u mnie no chyba, tak że samo. Z nim trzeba bezpośrednio. Może trzeba mieć i widelec i nóż. Kurde, nie wiem. Też nie wiem, na razie biegam tu w tym ogrodzie. Dobrze. Czuję, słuchaj, rękę tutaj właśnie twórców Jerusalem Project. Jest to odczuwalne od razu, jak się gra w Wilkastony. Że są właśnie takie rozwiązania nietypowe. Tam no, takie przygodówkowe bardziej. Takie przygodówkowe, dokładnie. Super to jest akurat. Wiesz co, no nie wiem, ja za bardzo tu nie widzę w tym ogrodzie nic. Mimo tego, że to duża lokacja, to tak tu nic nie ma za bardzo. No, ja chyba też nie widzę. Są to takie dołki przy tych drzewach, ale... No, takie okratkowane, tam. Ale tak, to ale nic to... jakby no, nie ma. No, nic to nie daje. Dobra, wychodzę stąd. Chyba co chodzi z tym widelcem, kurde. Nie wiem. No nic. Wracam. Wrócimy tu pewnie. No. A tego okna pewnie do sekretu się... Nie, no nie da się takich okien. Nie, a to jest kolejna dziurka na klucz, jak się będziesz wracać. No, widzę. Ja pierdzielę. A my mamy... Poczekaj, nie mamy żadnego klucza na pewno? Nie, mamy łom tylko. No. Kurde. No dobra, a tu są kolejne jakieś ogrody. No, ale wszystko zamknięte chyba. Kolejna dziurka na klucz. Jezu, nie wiem, nie widzę, ale... Na prawo takie drzwi jedne będą zamknięte. Mhm, dobra. No jest problem. A jest tu coś. Jest problem. Musimy coś z tym łomem wymyślić. A tam na tym dziedzińcu, nie wiem, była taka jedna bramka, która trochę wyglądała na taką, na łom. Dobrze, może... to idziemy. Możemy sprawdzić w sumie. A była taka czarna, taka czwórkowa. No, taka czwórkowa właśnie. Wiem, była. Wiesz, jak my się rozumiemy. Taka czwórkowa i wszystko wiadomo już, o co tak. chodzi. No jest, taka tylko, czarna. Jest taka podwójna, to nie wiem. Jest podwójna, no. No ale tak może nie... by się dało. O, na ten drugi, tak. No dawaj. Właśnie. Aniu, jesteś wielka. Czasem się zdarza. Jak czasem? Często. O, i drzwi na prawo, lewo, lewo idę. Lewo, dobra. Łazienka jakaś? Nie. Nie, a to jest ta chyba. Kuchnia, co się paliła. O, Jesus. Przycisk chyba, trzeba wyłączyć to. A, no, przycisk. Ej, ale tu się przesuwa, już widzę, bo jest się wyróżnia. Taki od razu, takie bez ognia się przesuwa. Wyciągnąłem to. Aha, faktycznie, no. Może pod ten przycisk to tak, przesuniemy. Tak, wydaje mi się, że tak. Ale... Bo jakoś trzeba go wcisnąć. Tylko tak, żeby mnie ten ogień tylko nie podpalił. Ej, w ogóle za tym blokiem coś leży na podłodze. O, faktycznie. Czekaj, zaraz. A tam garnek w ogóle teraz zauważyłem dopiero. Da się to podnieść? Ej, ona... Co? Zgasiła ten ogień! Super. No to dobrze. Nice, bardzo ładnie. Czekaj, to teraz do tego przycisku, tak? No, idę do tego przycisku najpierw. Kurde, ale będzie zabawy z tym przesuwaniem. Raz od lewej, raz od prawej. O mega. Widzę, że tu, no, twórcy lubią przesuwanki. Posuwanki lubią twórcy. Dobrze, że nie ma ich aż tak dużo. No, no ta jedna taka zagadka była tylko, nie? No. Tam w podziemiach. Aha, bo to klapę podnosi. A po co nam to klapę podnosi? No właśnie, teraz nie wiem. To czekaj, zobaczę tam do góry. No, znaczy ja tu obejdę... Aha, bo tu dookoła jeszcze jest jakieś przejście w ale ogóle. Ale wiesz, że tam, gdzie ta klapa, to dało się we... A, wiesz co, dobra, na górze będzie jakieś przesuwanie znowu klocków i dlatego musisz mieć to podniesione. Okej. Okay. Aha. Musi mieć to wciśnięte. Wiesz co, bo no. użyłam łomu na tym takim przekręcajle, które jest przy garnku wielkim. Przekręcajle? No takie kółeczko. A, zawór, okej. Okay. O, właśnie zawór. Szukałam tego słowa. Mam to, ale no. nie wiem, co się stało. A czekaj, bo ona najpierw to przekręciła. No właśnie przekręciła. I cutscenka i dopiero potem łomu, tak? Nie, no właśnie ona mi użyła łomu od razu, niby, ale nie wyciągnęła, tylko przekręciła. Nie to rozumiem. U mnie najpierw przekręciła i dopiero teraz łomu używam. Dobra, Boże, jakieś...
Coś nie wiem, jakaś zbagowało, skopana tak? animacja miałam. A, no rozumiem. Nieważne. A tu się pojawiły, słuchaj, posiłki dwa. A nie, sorry, jeden posiłek, bo drugi jest jakby... znaczy tam nic w nich nie ma, w tych naczyniach. A to my musimy to zabrać? Właśnie nie wiem, nic się z tym nie da zrobić. Nie da się przesuwać. O Boże, bo tam jest taka szczałka pomiędzy tymi. Oh my god, to ławkami. Mam to przesuwać tam? No chyba tak. Nie, pierdziu. Ale jak ja mam to przesunąć, żeby... Aha, bo to da muszę się, da z tej się. Strony. Ja no jest tam pikole. Strzałka, widzę teraz. A tu daleko jest, no. Ja pierdzielę. A właśnie mówiłam, że nie masz tak dużo. No widzisz, Aniu. No i dobra. Pochwaliłaś za wcześnie. Zepsute marzenia. No. Chociaż no od czasu do czasu, jak są te przesuwanki, to aż tak nie przeszkadza, tylko mogłaby ona to szybciej robić. No. Albo bliżej ta strzałka mogłaby być. Ej, zobacz. I teraz damy żarcie, ktoś zje i da nam nusza, bo łyżka na przykład. Okej. Do tego widelca. Ale fajnie, że to się tak ładnie wszystko ze sobą łączy. Tylko czekaj, do tej strzałki. Nie, nie do tej strzałki. Teraz muszę to jakby z tym w prawo jechać. No właśnie, tam chyba pomiędzy tymi ławkami trzeba będzie. Znaczy tu jest taka jakby klapa, może na tym? Nie wiem. No, bo przypuszczam, taka wyróżniona że ona tekstura. No. Że ona właśnie tak. musi być zamknięta, żeby też móc wypadły sztućce, słuchaj. Okej. Okay. Tylko teraz pytanie, co ona tu zabierze? On coś tu chce zabrać w ogóle? Po co mi drugi widelec? Drugi widelec podniosła. No to może tam były potrzebne dwa. A da się, kombajn zrobić. Mm. Tak. Albo trzy będzie trzeba nawet. Może, ale z tych dwóch powstała taka, jak z kart się robi. Wiesz, tak. Dwie... No, no to może i dwa wystarczą. Który ten widelec? Ten? No, no oczywiście, że ten. Chyba nie ma nic więcej w tej jadalni, wiesz? To są jakieś... Ale czekaj, bo to tam drzwi ta... są. Tak, a ta klapa... A to drzwi to jest ten powrót tam, aha, co wybraliśmy prawo-lewo. No, tak. Ale czekaj, tam gdzie te widelce spadły, to coś jeszcze tu jest? Nie, nie ma nic. Ale tam jeszcze coś było do góry na wprost? Nie, nie było nic. Czekaj, coś tu było? A nie, do góry są schody. Tak, to jeszcze do góry, no. Jezu, musimy potem pamiętać o tym, że musimy pójść z tymi... widelcami. Widelcami, z tym zaworem. A ten zawór to gdzie? No pamiętasz tą taką rączkę tam w tych podziemiach, co ach, mówiłaś? Tam. Taki był kurek jakby, no. Nie? To wydaje mi się, że tam. Bro, to też jest jakaś skrzynka do... Aha, super, to też jest jakaś skrzynka do... Ja poszedłem za jakąś kotarę. Aha, ja poszłam chyba w drugą stronę. No, ja poszedłem na prawo, tak. Mhm. Dobra, to idę tam do ciebie na razie. Książka. Bo tu mam znowu przesuwanki i nie chcę mi się... Książka. Profesor Abronsius jakby twierdzi, że święcona woda was one of the remedies. Co to znaczy remedies? Jako lekarstwo chyba, czy coś takiego? A. Jako leczenie, nie wiem. Okej. Okay. Jest, że było jednym ze sposobów na uleczenie chyba, nie wiem. No, rozumiem. Coś tam desek. No, ale tu też są przesuwanki, Aniu. Żartujesz. Nie żartuję. Chyba, że to się znowu połączyło ze sobą. To się łączy, bo ja wyciągnęłam ten jeden klocek z drugiej strony. Ja pierdzielę. Tą jedną skrzynkę. Serio, nigdy, Aniu, więcej nie mów, że czegoś jest za mało. Dobrze, przepraszam. Bo powiedziałaś i zapyszyłaś tak, że teraz non-stop ciągamy coś. No. A co to jest? Nie ale jak, o co tu chodzi w tej zagadce? No ja właśnie też nie wiem za bardzo. A, to jest ta klapa tutaj, którą tak jakby zasunęliśmy. Czyli aha, jakby trzeba ten... Klapa. Tak, czyli trzeba ten klocek przy tej klapie pewnie wyciągnąć do tyłu. Znaczy pociągnąć raz, tylko co to da? A ta na górze też się przesuwa? Aha, to wszystkie się przesuwają? No, wszystkie się przesuwają, ale... Gdzie to? Co Jezu, tu wiem. W ogóle? Wiem. Spójrz do góry. Masz taką klapę. Ale to... Aha, może w tym. Czekaj. Taki jest przesmyk wąski i jest na górę no, taka jest klapa z rączką. Klapa. Więc trzeba ustawić tak skrzynki, żeby mieć te jakby... Kurde, tylko jak to zrobić?
No to nie jedna wystarczy? Przecież jedna wystarczy. A może jedna. No dobrze, ale jak otworzysz, to może być tak, że nie doskoczysz. Za wysoko, żeby wyjść. Właśnie. No. Że pewnie będzie potrzebna też ta druga, no bo tą drugą też po coś się przesuwa. No dobra, no to trzeba najpierw ten dół zrobić. No. Znaczy nie, czekaj, do rogu tam przesunę tą górną najpierw, żeby odkryć sobie trzy skrzynki dolne. Znaczy ja jestem w stanie tędy przejść na przykład. Ja jestem. No będzie trochę zabawy, ale nie będzie to jakieś mega trudne, wiesz? No chyba nie. A to ja muszę najpierw... Aha, bo tu jeszcze sobie przesunąć. Ale tą drugą to ja będę musiał jakoś od drugiej strony, kurde. Przecież. Bo ja się tu zablokuję. To znaczy, jakoś... bo ja sobie jedną wysunęłam jakby właśnie z drugiej strony. Poza nie? Jakby, tak? No. I ona mi tu nie przeszkadza, aczkolwiek nie wiem, czy... Aha, tu jest jeszcze taka do przesuwania. No dobra. Nie, no to będzie easy. Tak mi się wydaje, bo to jest tu. Nie, to... Kurde. Myślałem, że to będzie bardziej skomplikowane. Tak jak te jedynki, dwójki, trójki, które mieliśmy wtedy. Zaraz się okaże, że dla mnie będzie skomplikowane. Nie, zaraz to ogarniesz. Tylko ten dół musisz sobie tam ustawić ładnie. No właśnie, bo nie wiem, jak tą górną mam przesunąć, kurczę. No do rogu od razu i potem tylko dolnymi manewrujesz i potem już sobie przesuniesz tą górną. Aha, w ten sposób, Boże. Znaczy ja tak zrobię. Jakoś z dupy strony chciałam. Jak zwykle. Najpierw ją do rogu i dopiero potem tymi dolnymi, nie? No. No dobra, i mi się udało chyba? No, by było nie za może... wysoko z jednej skrzynki. Wiesz co, wygląda to tak, jakbyśmy zdobyli święconą wodę, wiesz? Bo taką buteleczkę zdobyłem dziwną. O, my po prostu. Teraz to się zablokowałam, zaczepiście. Ale że co, że musisz zresetować? Nie. Znaczy wczytać grę? Znaczy, nie, no dałoby radę, ale właśnie nie wiem, czy wczytanie gry nie będzie szybciej. Aha. No, tylko muszę to od nowa, ale no, po prostu nie mogłam z jednej strony w ogóle wskoczyć na skrzynkę. No, rozumiem. Oj, bugi, będą minuski. a właśnie miałem sprawdzić, co to był za artefakt. Bottle of holy water, dokładnie. Tylko gdzie tego użyć? To nie mam pojęcia. Tego też nie wiem. A to są jeszcze zamknięte, chyba że to dla ozdoby są takie tutaj drzwi. No dobra, ale tu żeśmy wszystko chyba zrobili. Jeszcze wyjdę tutaj na zewnątrz, ty sobie tam przesuwaj, popatrzę, czy tu jeszcze na przykład czegoś na łom nie było. Ale teraz to bym się wrócił w sumie do tego faceta z tym... no, z tymi widelcami. A, no, moglibyśmy tam w sumie. Bo ja potem o tym zapomnę i jeszcze, ale ten zawór to później, bo ten zawór to wydam w środku. To może nawet na zewnątrz i może dostaniemy od tego faceta klucz i ten klucz będzie do którejś tam bramy w tym ogrodzie. To zobaczymy, tylko ja nie pamiętam już, gdzie ten facet był. W jakimś takim ogródku dużym. A jak tam ci idzie, już jesteś blisko? Jeszcze nie. Okej. Okay. A tu jeszcze te fuse trzyma. Boże, masakra, jeszcze roboty jest. Jeszcze no, to jest taki level. Taki, jeszcze taki otwarty teren, nie? No. Pytanie tylko, czy faktycznie dwa widelce wystarczą? Mam nadzieję, że tak. Tak, wystarczyły. A, okay. No. Ale i tak się rozsypało to. Rozsypało się, ale... Mogłabyś wziąć... Ona coś tu chciała... A, jest klucz, dobra. Jest klucz, jak on się nazywa? Jezus, skupia. Nie tak. House key. Super. To na pewno będzie klucz na zewnątrz, do ogrodu. Ale tak z ciekawości użyję tu. Niestety. No tam były jakieś dziurki na klucz w tym domu, nie? Dobra, już jestem prawie. Okej.
Mamy w sumie 35 minut, to możemy zrobić po prostu troszkę krótszy odcinek, bo jeszcze zanim ty dojdziesz. No. A ja postaram się znaleźć po prostu tą dziurkę na klucz i przy tej dziurce byśmy skończyli, nie? Dobra. Tylko ty jeszcze musisz tam do tego z widelcami pójść. I czy da się to tak zrobić? Czy ja muszę... Nie, muszę to całkiem przesunąć tą skrzynkę. A już było prawie. Nie, żeby tam wejść, to trzeba tą skrzynkę bezpośrednio... Bezpośrednio nad tą dziurą, tak. No. Gdzie tu były te dziurki? A, tu przy tym kominku była dziurka. Tylko pytanie, czy to jest do tego? Nie. To jest w ogóle... To jest dziurka? To jest jakaś... Nie no, dziurka, dobra. Już się dopatruję jakichś rzeczy niestworzonych. Zejdź stamtąd. Czekaj, na górze była jakaś... Nie pamiętam, kurde. Na pewno na dole była dziurka. Tylko ona była do takich drzwi białych jakby. O, tu. Ale też nie pasuje, kurde. Jestem teraz przy tych kablach, to mogę ten zawór w sumie wtrynić. A, okej. Ale widzisz, nie znalazłem dziurki. No dobra, trudno. No dobra, ale pytanie, czy ona ten zawór na przykład by chciała jeszcze podnieść potem? No nie wiem. Nie, ona już go nie chce, nic z nim zrobić. Dobra, gdzie był ten koleś z tymi widelcami? No, w tym tam ogrodzie, nie? Ale... Na lewo. W sensie, jak już będziesz miała tą nogę taką lewo, prosto, to na lewo. Ale czekaj. Inaczej, najpierw po takich schodkach przy altance, pamiętasz to? Taka altanka Aha, była. Aha, dobra, tu, dobra, już wiem. Już no, już i potem tam już idziesz i potem na lewo. No dobra, to może jeszcze ten zawór zrobimy, co? No dobra. No już to, chyba że tu jest... Nie, myślę, że do tego jest ten klucz. O ja pierdziele. I tu jest... jak on się nazywa? No, ten... Żółty taki dzyndzel. Żółty dzyndzel? No jak to się mówi na to? Bezpiecznik? Nie bezpiecznik. A fiuza. O, fiuza, no właśnie. Żółty dzyndzel. Ale ja nadal nie znalazłem tej dziurki na klucz, więc hello. Denerwuje mnie to. Dobra, koleś, masz. Popsułaś mu wszystko. No, no Balara taka niedelikatna, ja nie wiem. No. No ale weź, co masz wziąć, Boże, no ma problem, no. Nie no, ja nie rozumiem, gdzie jest ta dziurka na klucz w tym domu. Boże, może tak to jest ta, którą się mijało tutaj, po drodze, nie sprawdzałeś? Gdzie, tam na dole? Znaczy, no to przy tych ogrodach, no, ja wiem, że to głupie sprawdzałem jest. Sprawdzałem ze dwie, ale nie wiem, może jakoś pominąłem. Nie, ta nie, no to nie wiem. No, ta złota raczej nie, bo to... No tu też nie pasuje, kurde. O co chodzi? No dobra, wziąłem tą fiuzę i co? I wychodzę znowu. Dobra, to ja chyba, idę że teraz na przykład ten zawór tu jeszcze zrobić. Była chyba dziurka jakaś, czy nie było dziurki? Już nie wiem sam. To było w dół do piwnicy. Była tu jakaś dziurka? Może to jest jakiś domek na zewnątrz? Może być, tak. A tutaj dziurka? Nie. A tu stoi w ogóle ten... ta jakby kareca. Kareca? Karoca tego, wiesz. Jak on się tam nazywał? Dracula, no. Nie ma to jak w tytule mieć nazwę, no. Antagonisty, nie? I nie wiedzieć. Nie wiem, gdzie ten klucz, słuchaj. Wzięłaś tą fiuzę? Może no, skończymy. Zaraz biorę. I jakoś tam skończymy i poszukamy. To jeszcze boli. A mnie nie zraniło nic? Co ci tam zraniło? No to kable. A, no to mnie tam one nawet nie drasnęły. A tu jest jeszcze jedna jakaś dziurka. Ale też tam maszałem mi dużo. Ja nie wiem. No to co, ja stoję przy wyjściu jakby. Na Dobra. Tym dziedzińcu.
No to słuchajcie, dziękuję wam bardzo za ten odcinek. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Spróbujemy znaleźć miejsce na ten klucz, bo na Fuse to wiemy gdzie. Tak. Więc no ogarniemy to na pewno. No, no i oczywiście dajcie znać, czy wam się podobało. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa. No, pa, pa.